Jedną z nagród w ostatnim konkursie było wykonanie dwóch zwierzątek z drewna. Laureatka poprosiła o lamę i kaczkę mandarynkę. Biorąc pod uwagę kolorystykę, ubarwienie kaczki mandarynki, już wiem, że łatwo nie będzie. Zapraszam. W trakcie realizacji tego projektu zrobiłem sobie krótką przerwę. Poszedłem do domu, aby wypić gorącą herbatę, a potem wróciłem do stolarni. Synek tymczasem otrzymał od mamy nową koszulkę. Popatrzył na tatusia, a gdy tata wyszedł,
wziął swoje farby i rączkami porobił sobie stempelki. A potem dumny pobiegł do mamy i powiedział: Mamusiu, jestem jak tatuś. Troszkę mi się dostało. Lamy pochodzą z Ameryki Południowej. To bardzo miłe i sympatyczne zwierzęta. Ich wełna może mieć kolor biały, brązowy, czarny, szary, a nawet mogą być takie jak krowa, władki. Gdy lama czuje się przestraszona, może opluć. Zazwyczaj plują samce. Celują w oczy, dlatego trzeba uważać. To wcale nie jest ślina. To specjalna wydzielina z żołądka. Lamy bardzo lubią dzieci. Kaczka mandarynka. Ileż tu na niej kolorów, i biały, czarny, pomarańczowy, różowy, fioletowy, granatowy. Po prostu szał kolorów. Ale tak kolorowo wygląda tylko samiec. Samica zazwyczaj jest mniej ubarwiona. Ma kolor brązowo-szaro-biały. A to dlatego, żeby pisklęta były bezpieczne. Nie wiem, czy wiecie, ale kaczka mandarynka nie potrafi nurkować. Żywi się tym, co pływa po wodzie.
Swoje gniazdo budują zazwyczaj blisko wody, ale bardzo lubią zajmować dosyć duże dziuple. A małe pisklaczki, nawet jak są małe, śmiało wyskakują z gniazda. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa, a także bardzo trafnego wyboru.